Zapewne w sercu niejednego z nas dudni słowo krótkie i ważne. Dlaczego? Dlaczego Bóg wybrał krzyż jako narzędzie zbawienia? Dlaczego Jezus pozwolił się zabić? Bracia i siostry w Chrystusie, stajemy oniemiali. Wcielona miłość została zabita na krzyżu. Jezus z Nazaretu, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, oddał ducha w męczeńskiej śmierci. Czy nie można było inaczej? Czy rzeczywiście konieczne było takie ogołocenie? Jedynym kluczem do zrozumienia tajemnicy krzyża jest miłosierdzie Boże. W Jezusie Bóg Ojciec objawił swoją miłosierną twarz. Bóg się dał poznać nie jako surowy sędzia, ale cierpliwy i cierpiący Stwórca, który ratuje swoje stworzenie przez ofiarę z własnego Syna. Ratuje od kary wiecznej jako zapłaty za grzech. Pismo Święte wskazuje, że cierpliwa miłość Ojca Niebieskiego jest dwojakiego rodzaju, dwoma różnymi słowami hebrajskimi określa pewne cechy Boga. Z jednej strony taka cecha męskości, wierności przymierzu, wewnętrznemu zobowiązaniu, dbałości o stworzenie, cecha męska, a z drugiej strony pokazuje innym słowem hebrajskim delikatniejszy, niejako żeński, macierzyński wymiar Boga. Takie przylgnięcie do stworzenia miłością cichą, czułą, współcierpiącą, osłaniającą, całkowicie darmo daną. Znakomicie wyraził tę właśnie prawdę o wielkiej wierności Boga, równocześnie Jego czułości, flamandzki malarz Rembrandt van Rijn. Znamy zapewne ten piękny obraz Powrót syna marnotrawnego. Rembrandt namalował go na rok przed swoją śmiercią. W 1638 roku był już wtedy dwukrotnie wdowcem. Przeżył dramatycznie śmierć swoich dwóch córeczek i swojego ukochanego syna Tytusa. Namalował ojca, który kładzie swoje dwie dłonie na klęczącym przed nim synu marnotrawnym, który powrócił skruszony. Ojciec ma przymknięte oczy, kładzie dwie dłonie na ramionach syna klęczącego przed nim. I to, co jest wyraźne, od razu daje się rozpoznać, to, że jedna dłoń diametralnie różni się od drugiej. Jedna jest twarda, wyraźnie wyrobiona, męska, większa, a druga delikatna i smukła, kobieca. Obraz wyraża miłosierdzie Boga, które ogarnia skruszonego człowieka silną męską dłonią wierności i kobiecą, subtelną dłonią czułości. Bracia i siostry, Ojciec Niebieski współcierpiał z Synem Bożym, przyjmując Jego ofiarę za mój i Twój grzech. Wybrał taki sposób przez krzyż, czyli karę śmierci dla przestępców, aby Chrystus wszedł w doświadczenie samotności i odrzucenia. Jezus nie odrzucił tego, nie sprzeciwił się, nie powiedział: Ojcze, przecież można inaczej.
przyjął i w pełni złożył z siebie ofiarę. Oddał się. Nie tyle dał się zabić jak niedołęga czy pechowiec, ale świadomie pozwolił się zabić jako największy dobroczyńca i przyjaciel ludzi. Tak jak zostało to ujęte w napisie naszej liturgicznej ciemnicy, w łączności z liturgicznym grobem, poświęcam siebie, abyście mieli życie. Warto zatrzymać się nad ceną tej przyjaźni, podkreślonej znakami i kolorystyką. Zobaczmy najpierw biel obrusu, misa i dzban do mycia nóg, powyżej winogrona i chleb przy lampce. To służba i oddanie Jezusa na ostatniej wieczerzy. Przyjaźń Jezusa przechodzi potem swoją wielką próbę w ogrodzie oliwnym, a dalej w osamotnieniu, wychłodzeniu i zapewne bezsennej nocy w ciemnicy. Zostaje podkreślona ta prawda bordowym kolorem tła. Z kolei biel grobu pańskiego i przełamana hostia, z której do kielicha kapią krople krwi, jest znakiem Eucharystii, źródła nowego życia, z którego ciągle czerpiemy. Dlaczego kreślimy się codziennie znakiem Krzyża Świętego? Chyba najprościej odpowiedzieć, aby z Chrystusem przyjmować różnorakie wyzwania, także znosić nasze cierpienia, aby moc Chrystusa nas wzmacniała. Pragnę przywołać przykład mężnego znoszenia cierpienia dla Chrystusa, który dotyczy polskiego męża i ojca, a potem kapłana z XIX wieku. Na pewno wszyscy znamy pieśń „Chwalcie łąki umajone”, albo pieśń „Idźmy, tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki”, albo pieśń „O Maryjo, przyjm w ofierze”, wreszcie pieśń „Panie, w ofierze Tobie dzisiaj składam”. Napisał je ksiądz Karol Antoniewicz, jezuita, który zanim został zakonnikiem i kapłanem, był mężem i ojcem. Historia życia Karola była naznaczona ogromnym pasmem cierpienia. Urodził się w 1807 roku we Lwowie w polskiej rodzinie o ormiańskich korzeniach. Jego ojciec był adwokatem, ale młodo zmarł, co odcisnęło na Karolu silne piętno. Karol Antoniewicz skończył studia prawnicze, był poetą, znał wiele języków. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, poszedł walczyć za wolność Polski, a kiedy walka zakończyła się klęską, wrócił w rodzinne strony i starał się osiągnąć pewną stałość życia. Ożenił się z Zofią, z którą miał 5 dzieci. Tragedią ich rodzinnego życia była śmierć potomstwa. Żadne z tych 5 dzieci nie przeżyło nawet roczku. Oboje z Zofią byli ludźmi wielkiej wiary i czynnej miłości. Oboje łączyli swe cierpienie ze zbawczym cierpieniem ukrzyżowanego Chrystusa. Oboje gorliwie pomagali w szpitalu przy chorych i cierpiących, aby tak znaleźć ukojenie. Niestety Zosia, żona Karola, zaraziła się gruźlicą i mimo starań zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Pozostawiła Karola w przepaściach bólu. Wtedy jeszcze bardziej przylgnął do Chrystusa ukrzyżowanego. Oddawał mu świadomie miejsce w swoim życiu, wszedł z nim w bardzo głęboką relację. Krzyż przestał być dla Karola znakiem czegoś, a stał się znakiem kogoś i stał się środkiem łączności. Karol odkrył, że jego nową drogą życia z Chrystusem ma być życie kapłańskie i zakonne. W roku 1839 wstąpił do zakonu jezuitów, został kapłanem i był znakomitym kaznodzieją ludowym. To właśnie ksiądz Karol Antoniewicz napisał pieśń
w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka. Ksiądz Karol zmarł w 1852 roku, zaraziwszy się na cholerę, gdy posługiwał jako kapłan ludziom w czasie epidemii. Sam doświadczył tego, co zapisał w zwrotce wspomnianej pieśni. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, on ciebie wesprze, ocali. Bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj ważne jest również postawienie pytania, w jakim celu? W jakim celu krzyż? Celem jest niebo, jest szczęście wieczne. To przez swoją śmierć krzyżową Jezus otworzył nam drogę do nieba, do szczęścia wiecznego z Bogiem i świętymi. Każdy, kto w Niego wierzy, ustami wyznaje, czynami naśladuje, ma szansę na dojście do nieba. Za chwilę pochylimy się, aby gestem liturgicznym oddać chwałę Bogu przed krzyżem. Choć dzisiaj nie uczynimy tego przez pocałunek, postarajmy się prywatnie czynić błogosławieństwo krzyża na czole swoich bliskich. Niech spełnią się słowa innej pieśni pasyjnej: O Jezu, miłości zdroju, wzdycham do Twego pokoju, za grzechy płaczę, sercem Cię raczę, krzyżem Twoim głowę znaczę.